Witam Was wszystkich w siódmym odcinku. W dzisiejszym odcinku czyta dla Was po raz kolejny użytkownik Mati Serager, miłośnik wind, kolei i komunikacji miejskiej z Tarnowa. Dzisiaj zbadamy sobie pozostałe jeszcze nienagrane bloki przy ulicy Majora Hubala. Zobaczymy, jakie dźwigi uświadczymy w tych blokach. Wszystkie bloki tutaj pochodzą z pierwszej połowy lat 80. A więc bez żadnego gadania zapraszam do oglądania. Ciemna trochę. No, ciemniejsza. Hubala 1. Jeszcze tutaj pachnie tak. Takim, trochę jak w zrębie żyć. Ja nie słychać chyba po tych busatorach. Jak się nie słychać. Mam nadzieję, że to jest też osiedlówka ta lewa. O, zajebiście. Tam byliśmy w wakacji. Ciekawe jestem, że w jakimś czerwonym roku oprócz tutaj Hubala do tej jesieni jeszcze gdzieś jest winna w jakimś czerwonym roku. Tam może. Są to po prostu czarne. Zobaczcie, to tak. O, ale klamka uszkodzona. Cudnie liczę. Fajnie. O, coś na złożu. Okej. Słyszysz, jak to jeździ? No. Też druga generacja. 80. 81 może. Ja cię kręcę. Ale to hamuje. No, wiem, to klimat też nie. Ale inaczej. Dziękuję. Zobaczcie, przycisk opartego tutaj. I on się zmienił, bo tutaj przecież nie było. No to dziwne, czy gdzieś widziałeś? O, fajnie się. Tam właśnie w tej windzie kiedyś się przyciąłem, ona tak jadąc na dół, tak się przywiesiła przez chwilę. O. Tak się zwolniła i potem jakoś pierwszy. No to nie za ciekawa sytuacja. Może być to, może być osiedlówka ta długa. Nie. Ech. Stropienie.
Nie wiem, czy te drzwi są z plastiku, czy z aluminium. Nie wiem. Ale mocno hamuje. Dobry. Dobry. Rygiel przypomina mi coś. Drugą generację. Sudecką pięć w Mewnysie. Tam gdzie mieszkam, Nyski Windziarz. Winda ciągle zepsuta jego. Może sam chce. I chce mi z 2007 roku. Idziemy do siedlówki. Ciebie. Czemu tutaj takie te blaszki są przy tych? Jakby było odważnik, ale odważnik to jest niemożliwy, bo nie te lata. No, może osobne panele przełowywania były przy osiedlówkach? Możliwe. Silnik z ręba? Tak. Te winy niestety będą albo silnik wymieniać, ale albo... raczej całą będą wywalać na śmietnik. Jak tak, to będzie wywalenie kasy w błoto. No trochę. Ale jak trochę. Raczej nie trochę, lecz już bardzo. Inny guzik. A ten starszy jeszcze. Właśnie, to jest chyba 2009 może. Albo nie, raczej 10, 11. 13, 14. Nie sądzę. Jezu. Jak to ruszyło. Taką jedną z falownikiem, z inną wciągarką. Skautkowo-polskich? Czy to ta? Skautkowo-polskich. No tak myślałem. Tam znam taką właśnie... Tam jest taka modernizacja z falownikiem. Tam taka jest, że jest falownik i jest... Widziałem nawet na stronie spółdzielni coś nowy takiego. Silnik. A nie, znowu. Dobry. Thank you.
Kubala 20. Nie. Fidolfa 25. AB. Albo klatka A. Niestety, dwie żółtki. Ale już też poniszczone. Bez falowników. A przynajmniej dobrze odjeżdżają. No, fajnie nawet. Rzecznik od zręba jeszcze się ostał. Ciekawe, jaki jest alarm. Też to się włączy go, jak będziemy na górze. Raczej taki jak taki zwykły dźwięk serwis. No to wiadomo. 7, 8. 9. Dziwna, bez zielona podłoga. No faktycznie. Ale hamuje. Ale hamuje. Ale zalepię. No klimatycznie nawet. Blok. Fajnie pachnie. Czekaj, bo może być sterowanie nie tam. No silnik z REM, o, zobaczymy, może przejście będzie. Chociaż... Nie, nie sądzę. Zamknięty nam jest. Nie, to jest samodzielna fala. Gdybyś mógł przejść stąd. Tak, na drugą stronę. Można było przejść, ale teraz mieszkania pobudowane. Gdzieś można było przejść przez wszystkie bloki tam. Taka ciekawostka. Jedzie w ogóle? Nie jedzie. Jeszcze wygląda tabliczka za mną. Czekaj, taka już, że zamazana jest. To stoi. Nie jedzie, chyba jest zepsuta. Zobaczymy. No zobaczymy zaraz na fakterze. No to co? Dobrze, że tego gongu nie ma. Fajnie. Dobry? Wszystko mi się świeci. Chyba starszy żółtek. Bo tak mi się wydaje. Tak jest, jak będzie był. 2009 może. Albo 10. To jest ciekawe. Tak później wyszła ta kolejna generacja ich, to około 2018 zauważyłem takie zachody. No ten jest troszeczkę lepszy. On jest lepszy. Instrukcja od Xerx. Da się otworzyć. Nie obsługuj, bo my się zatniemy, bo to jest takie sterowanie, że... Że się zatnie? Tak, bo potem się będą przyciski będą mrugać. Już tak miałeś? No na kamiennej szczęście tak było. Się tak winda, jedna wina była, to co te przyciski mrugały. Zobaczymy co tam jest. Co tam jest? Nic nie mruga. No właśnie, chyba przedział meblowy jest otwarty, dlatego. Chyba przez to, że przedział meblowy jest otwarty. On fajnie. O, przedział meblowy otwarty. Chyba dlatego nie. Ale zamykać drzwi, bo przedział kamieni na krótszym. Gdyż dźwignię nie realizuje we coś. O, tu można patrzeć, tu jest szpara w drzwiach. O, jak fajne, duża jeszcze. Już tak wolno nawet nie jedzie. A jaki myślisz, że to jest rocznik bloku? 82 pierwszy. Myślałem, że na koniec lata 70. To będzie. Tutaj Pierdolfa, tam jeden był otwarty w 81. Siemka. O, do, nie, w najlepszym stanie. Oklejona trochę. Zobaczymy, co będzie nawet na razie 11. A i to w ogóle nie masz czasu. Chyba. Jutro. No jutro jest pół dnia na pewno w pracy. Od 15. Pierwsze. A w przyszłym tygodniu jak to będzie? W przyszłym tygodniu raczej nie lżej już. Czyli później idziesz? I to były już wszystkie windy w tym odcinku. Jak widać, znalazły się dwie osiedlówki. Szkoda, że nie więcej. Pozostałe windy już miały drzwi wewnętrzne. Jednak, mimo tego, te dźwigi mogą zostać wymienione za jakiś czas. W następnym odcinku pozostajemy na tym osiedlu. Tylko że się przenosimy na nowszą część osiedla, która pochodzi z drugiej połowy lat 80. A tak dokładniej następny odcinek będzie z ulicy Zawieszaków. Jest tutaj sporo klatek do zbadania, więc odcinek będzie już o wiele dłuższy. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień w 8. odcinku. Cześć!